Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Hazy Discovery, Riga, DDH, IPA, Pinta i Arpus Brewing. Spróbujmy. Zmętnione, drobno pęcherzykowa i średnio i grubo pęcherzykowa piana. Soczysty cytrusowy Pinta podsuwa nam, że te chmiele powinny nam dać skojarzenia z yuzu. I ja to skojarzenie potwierdzam. Spróbujmy. Tu są takie klimaty biało-żółte, ale właśnie idące w takie skórki cytrusów. Nie za słodkie, cytrusowo-rześkie, no goryczka jednak średnia. Lekkie drapanie w podniebienie, w przełyk się pojawia. To jest coś takiego, że daje nam ten efekt tego hopburna bez hopburna. Piwo bardzo dobre, bardzo pijalne, bardzo soczyste, dobrze zrobione, troszkę intrygujące, coś się w nim dzieje. Naprawdę bardzo dobre. Wasze zdrowie.